Witajcie Joanna Chuj z tej strony, z kanału Okiem Matki. Zaczęłam czytać nową książkę i książki mnie bardzo inspirują. Dlatego powiem kilka słów o tej książce. Właściwie nie tyle o tej, tylko to będą takie notatki na marginesie książki Petera Greya, Wolne dzieci. A właściwie trzy aspekty chciałabym poruszyć i przeczytać fragment z tej książki. Te aspekty to: jakie te nasze dzieci aktualnie są? Ta książka, mimo że ona jakiś czas temu została już napisana po angielsku, a nawet jakiś czas temu po polsku, to nie straciła nic na aktualności. Powiedziałabym, że to jest jeszcze bardziej aktualne niż było. Te trzy aspekty to: czy nasze dzieci są wolne, czy nie są wolne? Czy są bezpieczne, czy nie są bezpieczne? Tak? Jaka jest prawda? Albo prawda. Co to jest prawda, nie? Jak on to widzi, jak ja to widzę. Czy nasze dzieci są odpowiedzialne, czy nie? W sensie, czego tak naprawdę ich uczymy, albo czego pozwalamy im się nauczyć. No to zaczynamy. Zapraszam. Słuchajcie. Pierwsza rzecz. Wolne dzieci są, czy nie są wolne? Tutaj Peter Gray porusza różne aspekty i ja właściwie mogę... jakby pewne rzeczy mogłabym potwierdzić, a niektóre nawet dorzucić. Zobaczcie, on mówi o tym, że dzieci... Cała książka ma tytuł Wolne dzieci, ok? I cała książka właściwie mówi o tym, że dzieci nie mają tyle wolności. On na samym początku porównuje lata, na przykład 80. w Ameryce, ale w Polsce też tak było, ok? Lata 80. i lata późne 90., tak? Ewentualnie można by... Wtedy ta książka wyszła. Ewentualnie teraz można by powiedzieć 2000, a nawet mamy 2018, tak? Jest coraz gorzej generalnie. O co chodzi? Chodzi o na przykład to, kiedy dziecko idzie do szkoły. Teraz coraz wcześniej się oddaje dzieci do szkół, bo nawet te właśnie żłobki i przedszkola trochę zamieniają się w taką ala szkołę teraz. I ja to widziałam. I mogę to potwierdzić, że nawet nic nikomu nie zarzucając, słuchajcie, każdy ma inną sytuację, ale zróbcie sobie rachunek sumienia i zastanówcie się na przykład, jak to jest i dlaczego na przykład wy, nie wiem, myślicie, że trzeba dziecko zaprowadzić do przedszkola albo do żłobka i tak dalej, abstrahując od tego, czy musicie, bo wiadomo, że jest ciężko, teraz się z jednej pensji ciężko jest wyżyć, tak, takiej prostej, ja to wiem, bo ja tak mam. Także ja rozumiem, ale fakt faktem, teraz są inne żłobki i przedszkola niż były, więc dzieci co? Są mniej wolne, mają jakby mniej swobody, bo de facto te instytucje, żłobki, przedszkola, szkoły nie są organizacjami, które dają wolność, zwyczajnie nie są. I nawet żłobki i przedszkola, które kiedyś były miejscem, gdzie dzieci po prostu dostawały jedzenie i miały właściwie cały czas wolny, poza uczeniem się podstawowych rzeczy jak, nie wiem, samodzielnego ubierania się, jedzenia i tak dalej, jakimś rysowaniem, zupełnie prostymi zajęciami, dzieci po prostu się bawiły całe dnie. Teraz tak nie jest. Teraz nawet w żłobkach, ja o to mówię, bo ja pracowałam i w żłobku, ja pracowałam już właściwie we wszystkich typach szkół, nie? Od żłobka do wyżej, tak? Nie pracowałam chyba tylko na uniwersytecie, natomiast pracowałam tam i w zawodówce, i w liceum, i w szkołach językowych i tak dalej. Okej, w każdym razie nie ma wolności. I dzieci od tego żłobka na przykład mają już zajęcia językowe. Tylko słuchajcie, czasami było tak, że ja chciałam zrobić takie na luzie zajęcia językowe, wiecie, puścić piosenkę i tak dalej, ale pani, jak tylko przychodziłam, to pani usadzały te dzieci po prostu w kółeczko. A jak ja na przykład mówiłam, że wszyscy biegają, wstają, śpiewamy coś tam, to im się za bardzo nie podobało. Takie malutkie dzieci się już jakby trenuje, szkoli, jakby masz siedzieć jak pod sznurek, tak? Masz być cicho i klapać na jakby w rączki na rozkaz. Nie ma wolności, okej? Okay? Nie ma. I zawsze jest za głośno i się te dzieci ucisza i jak są na placu zabaw, to też jest za głośno i się interweniuje w każde najmniejsze sprzeczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sorry. Więc jak myślicie o tym, żeby oddać dziecko, a nie musicie, bo nieraz jest tak, ja naprawdę patrzę, ile mam, decyduję się na macierzyński, a nawet na wychowawczy,
to naprawdę zróbcie to jak najpóźniej, jeśli już musicie, bo nawet, nie wiem, macie drugie dziecko i uważacie, że sobie nie dacie rady, aczkolwiek i to warto przemyśleć, bo można sobie dać radę. I dzieciom naprawdę jest lepiej, jak są w domu. Znaczy w domu, w sensie jak nie posyłamy je szybko do żłobków i przedszkoli, a na pewno trzeba uważnie wybierać to. Nie wybierajcie jakichś mega ambitnych żłobków i przedszkoli, gdzie dzieci już po prostu uniwersytet od początku, tak? To tak, więc jakby taki aspekt, jak wcześniej dzieci są wyrzucane z domu, do organizacji, znaczy do instytucji, jak wcześniej są uczone, coraz wcześniej, i to wprowadza stres u tych dzieci po prostu. I ilość też spontanicznej zabawy jest minimalizowana w przedszkolach, zwłaszcza prywatnych. Bo w państwowych jest, bym powiedziała, lepiej. Inny aspekt tego, wolne czy niewolne są nasze dzieci, to jest to ta swobodna zabawa, o której już wspomniałam, czyli ile właśnie tej swobodnej zabawy jest, albo czy ona w ogóle jest. Bo słuchajcie, żłobki i przedszkola to powinno być miejsce, gdzie jest 90% takiej swobodnej zabawy, tak? Natomiast tak już nie jest. Bardzo wcześnie wchodzą właśnie zajęcia zorganizowane i zwłaszcza w tych prywatnych przedszkolach, ale nawet w innych. Nawet w przedszkolu, do którego chodziło moje dziecko, specjalnie te panie się jakby doszkalały, żeby jakby prowadzić dodatkowe zajęcia z tymi dziećmi. W związku z tym, powiedzmy, pewna podstawa programowa, jak one to mówią, była robiona przed południem, a po południu już leciały cały czas te zajęcia, tak? Nawet przed południem troszeczkę. I w związku z tym, kiedy te dzieci mają się bawić? Nawet w przedszkolach państwowych, nie? Trochę jak moje dziecko kończyło to przedszkole, to ja zaczynałam patrzeć z otwartymi oczami, co tam się dzieje. Ale słuchajcie, takie są wytyczne ministerstwa coraz bardziej. I zresztą właśnie, i tutaj taki był cytat, a propos tego właśnie, czy ta zabawa swobodna jest potrzebna, czy nie, to jest dla mnie chore trochę, bo jakby pedagodzy i psychologowie to powinni wiedzieć tak naprawdę, jak jest, tak? Że to jest właściwie niezbędne dla dziecka, bo wtedy dziecko najwięcej się uczy i wtedy najwięcej kształtuje sobie z rówieśnikami, uczy się zasad, uczy się życia. A nie wtedy, kiedy pod kreskę ktoś mu każe coś tam robić na zajęciach dodatkowych, czy tam na zajęciach po prostu w przedszkolu. I tu tak jest, kiedy on cytuje pewnego... Ojejku, przepraszam, ale to mi zniknęło. No w każdym razie cytuję pewnego... pana, który zajmuje się edukacją. No dobra, nieważne, nie będę tego cytować. W każdym razie chodzi o to, że on twierdził, ten edukator, to nie był minister edukacji, ale ktoś tam w Stanach na wyższym stanowisku z Ministerstwa Edukacji, który twierdził, że właściwie to zmniejszmy, ucięli wtedy przerwy, tak? Zmniejszmy długość przerw międzylekcyjnych, a w ogóle najlepiej wtedy, kiedy dzieci mają te przerwy, to najlepiej niech się czymś konkretnym zajmą, przeznaczymy do tego nauczyciela i dzieci będą cały czas pod kontrolą, tak? Bo po co to nic nie robienie? I to jest cytat, tak? Bo tam dokładnie on tak napisał. Po co to nic nie robienie? Okej? I ja też takie coś obserwuję, że się dzieci po prostu próbuje cały czas kontrolować, tak? I coraz mniej też pozwala się im wychodzić na zewnątrz. Często dzieci siedzą w klasach, okej? Czasami wychodzą na zewnątrz, ale na przykład nie mogą wyjść na wybieg czy na podwórze. No i tak on mówi tutaj, Gray, że w latach 80., no ja też tak miałam, okej? W latach 80. to tak było, że spokojnie się wychodziło, była długa przerwa, 20 minut, tak? W latach 50. pewnie była jeszcze dłuższa, podobno dzieci mogły nawet między przerwami i w przerwie na lunch w ogóle iść do domu albo iść gdzieś, nie wiem, na podwórze, do lasu, tak? Nikt ich nie pilnował. Natomiast ja miałam tak, że każdy robił co chciał właściwie. Był jakiś tam nauczyciel, jeden na cały wybieg, tak? Ale jakby nikt nie interweniował w jakieś tam to, co dzieci robią. Oczywiście zdarzało się, że tam starsi gdzieś tam palili papierosy za śmietnikiem czy coś, okej? Ale jakby nikt nie chodził cały czas, nie sprawdzał i nie patrzył, co dzieci dokładnie robią, tak? Czy one grają w gumę, czy one się uczą do fizyki, tak? Dobra, czyli słuchajcie, coraz wcześniej zaczynają dzieci zajęcia, chodzą do różnych instytucji, mało mają swobodnej zabawy po prostu, tak? A inne rzeczy to jeszcze to, że
teraz uważamy, że coraz więcej powinno być tych zajęć dodatkowych, że najlepiej, żeby dziecko miało ten czas zorganizowany jak najbardziej. To znaczy, że wtedy, kiedy ono mogłoby być już wolne po zajęciach, po szkole, no to nie, bo ono ma pracy domowej zadawanej tyle, że właściwie to 2 godziny, 3 godziny, to autentycznie ja mam nie wiem, w ciągu tygodnia mam ponad 20 osób, które do mnie przychodzi na zajęcia, albo ja gdzieś tam jeżdżę. I słuchajcie, te dzieci, które są tak od 2., 3., 4., 5., 6. do 7. klasy, ta podstawówka późna, ale nie tylko, no jakby później dzieci to jak ktoś sobie uczą się kombinować i radzić inaczej, ale generalnie od klasy 2. do klasy powiedzmy 7. tak aktualnej, czyli jakby dawnego gimnazjum, to dzieci po prostu po ileś godzin siedzą nad pracą domową. I jak one do mnie przychodzą, to nawet to jest tak, że czasami mają potrzebę przyjść na te zajęcia językowe. Nawet mówią mi, że ja lubię to przychodzić, bo ja to mogę usiąść na, tak jak ja siedzę, tak? Na materacu mogę się położyć, nie muszę siedzieć przy stole, a w ogóle to mogę mieć przerwę, a w ogóle to nie muszę robić tego na piśmie, tylko na przykład pani powie, że mogę to powiedzieć i tak dalej. Mają wybór, ale mimo wszystko potem słyszę, że okej. Okay, ale jednak musi tu przyjść na przykład rano, a potem ma na 12 do szkoły, do 17, a potem przychodzi, 2 godziny odrabia lekcję albo 3 i co? I idzie spać. To kiedy się ma bawić? Nie ma kiedy się bawić. No nie ma się kiedy bawić. Po prostu. Dziewczynka z 4 klasy, tak? Tak powiedziała. Inna dziewczynka, jakby niższe klasy jest łatwiej, ale na przykład wtedy mają dużo zajęć zorganizowanych. I to jest tak, że jak ja pytam, czy ty to lubisz, no niby lubię, ale czy wolałabyś coś innego w tym czasie robić, albo mniej mieć tych zajęć, no to tak. Ja tutaj nie za bardzo w tym momencie rozumiem, czy dzieci jakby nie mówią tego rodzicom, nie pytacie swoich dzieci, czy one chcą na te zajęcia chodzić, boicie się, że jak one same siedzą w domu, albo pójdą do kolegi, czy coś tam, to coś im się stanie i są bezpieczniejsze na tych zajęciach gdzieś tam, teatralnych, językowych itd., itd. A może to są takie douczki? Nie wiem, w każdym razie tego jest za dużo. Za dużo. Dzieci nie mają czasu na zabawę zwykłą. A mają za dużo pracy domowej. Nie są wolne. I stąd właściwie można taką prostą kreskę do tego trzeciego aspektu, bo mówiłam, że aspekty są takie, wolne czy niewolne, bezpieczne czy niebezpieczne, odpowiedzialne czy nieodpowiedzialne. To krótko powiem, że jeżeli dzieci nie są wolne, nie mają wolności, to bezpośrednio można powiedzieć, że one nie będą odpowiedzialne. Tak? Bo brak wolności u dzieci, i on to też w pewnym momencie mówi, brak wolności u dzieci oznacza, że jeżeli ktoś im odbiera jakby poczucie kontroli nad własnym życiem, to w tym momencie jednocześnie one nie będą miały poczucia odpowiedzialności za to. No bo jeżeli one czegoś nie mogą kontrolować, to jak one mogą nauczyć się odpowiedzialności? No nie mogą. No nie mogą. No jak się nauczą? No dobra, ale konkret, tak? Czy dzieci są odpowiedzialne, czy nieodpowiedzialne? Zrobiłam pewien wstęp. Jak właściwie uczy się dzieci odpowiedzialności? Tutaj Gray porusza właściwie głównie sprawy takie jak praca domowa, zaliczanie testów, przychodzenie do następnej klasy i tak dalej. Czyli jak gdyby pewne zadania szkolne. I słuchajcie, nawet powiem Wam, że tak, to jest jakby nawet jeszcze wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły, albo podejście wtedy nie było aż takie, że rodzic musi pilnować dziecka, żeby ono zaliczyło, miało spakowany plecak. Nie do końca. To zależało od rodzica. Wtedy jeszcze, to były lata 80., tak jak ja chodziłam do podstawówki i 90. jak do liceum, to było tak, że jednak odpowiedzialnością dziecka było, żeby na przykład spakował sobie plecak i tak dalej. Aczkolwiek ja miałam dość nadopiekuńczych rodziców, którzy uważali, że tak trzeba i bo w ogóle dzieci trzeba koniecznie wykształcić do tych studiów. Była taka, był taki okres, że był taki szał na studia. Wszyscy muszą iść na studia, bo w ogóle nie dostaniesz pracy dobrej i tak bla bla bla. Tak? To się okazało wcale takie nie do końca prawda, zwłaszcza kilka lat później.
W każdym razie, jakby jak się skończy komunizm, to się okazało, że można zupełnie bez studiów robić, co się chce, otwierać firmy i tak dalej, więc jakby to nie była prawda. W każdym razie moi rodzice byli nadopiekuńczy i siedzieli mi nad głową i ja pewne, mimo że i tak byłam pilna, to pracę domową z nimi często robiłam i oni to sprawdzali. Ale większość moich kolegów tak nie miała i ja uważam, że to jest złe. Aczkolwiek wiem, że teraz coraz bardziej szkoła, ministerstwo, nauczyciele wkręcają rodziców w ten kołowrót. To znaczy, rodziców czyni się odpowiedzialnymi bezpośrednio za to, za dziecko, tak? Całkowicie. Ale w sensie za to, czy dziecko robi postępy, za to, czy dziecko spakowało plecak, za to, czy dziecko ma całą tam wyprawkę, za to, czy dziecko w danym dniu, nie wiem, przyniosło długopis, tak? Za to, czy dziecko zrobiło pracę domową. No hej, ludzie, kto jest za to odpowiedzialny? Za to odpowiedzialne tak naprawdę jest dziecko. Chyba, że ma dopiero 7 lat, prawda? Albo totalnie jest w przedszkolu. Ale jak ma dopiero 7 lat i ogarnia dopiero sprawy szkoły, to jeszcze trochę można mu pomóc. Aczkolwiek nauczyciel powinien stawiać na to, żeby dziecko uczyło się odpowiedzialności za swoje rzeczy. Nie wiem, jak jest właściwie teraz, tak się zastanawiałam. Ja nigdy nie widziałam czegoś takiego, ale w Stanach być może to jest, że dziecko po zrobieniu pracy domowej w domu, nauczyciel musi, rodzic musi wypełnić taką karteczkę, że on sprawdził, że dziecko zrobiło pracę domową i potwierdza, że jakby dopilnował i tak dalej, i tak dalej. I to potem dziecko przynosi nauczycielowi. To też takie trochę chore. U nas chyba tego nie ma, a może już jest, bo ja jakiś czas już jakby nie pracuję w szkole państwowej. W każdym razie, słuchajcie, nie. Dziecko jest odpowiedzialne. I jeżeli chcecie nauczyciele właściwie też, nauczyciele i rodzice, nauczyć swoje dziecko odpowiedzialności, to je rozliczajcie z tego, czy ono się spakowało, czy ma długopis, czy ma ołówek, czy zrobiło pracę domową i czy tak naprawdę, czy też zda do następnej klasy, i czy jakby można oczywiście, jeżeli coś się naprawdę mega dzieje, to pewnie, że trzeba skontaktować się z rodzicem. Ale nie przy każdym, nie wiem, niezrobionej pracy domowej i tak dalej. Okej, okay? No nie. Bo im bardziej kontrolujemy to dziecko, im mniej dajemy mu wolności decydowania, tym mniej ono ma poczucie jakby władzy nad swoim życiem, no i tym mniej się uczy odpowiedzialności. No jakby, jeżeli kontrola jest tam wyżej, to i odpowiedzialność jest tam wyżej, to dlaczego ja coś mam robić w ogóle, nie? Tak, jeżeli o to chodzi. Kontynuacja, tak, słuchajcie. Więc ja bym była za tym i tak bym apelowała, słuchajcie, żebyście oddawali dzieciom ich wolność, żebyście dawali im wolność, żebyście dawali im prawo do... trzeba dzieciom dawać prawo po prostu do swobodnej zabawy. I prawo do jakby do decydowania o sobie, o swojej pracy domowej, o tym, czy ją zrobią, czy nie zrobią, jak ją zrobią, bo to właśnie uczy odpowiedzialności dzieci, okay? I to jednocześnie oznacza, że stajemy po stronie naszego dziecka, a nie po stronie nauczyciela zwyczajnie, tak? Bo inaczej to będziemy wychowywać po prostu sfrustrowane dzieci. I tutaj pół rozdziału to jest przytaczanie statystyk i mówienie o tym, jak duża jest teraz depresja, ADHD, że te dzieci ADHD to są po prostu dzieci, które nie lubią szkoły, które tak naprawdę nie... to są te dzieci, one nie są nadpobudliwe, tylko one mają taki charakter albo taki temperament, że potrzebują ruchu, tak? Że nie mogą siedzieć 45 minut w ławce. To są te dzieci, które mają temperament tak, i mają pasję życia, tak? To są te ruchowe często, tak? Te, które odbierają świat w taki sposób dotykowy, ruchowy, zmysłami bardzo, ale zmysłami w sensie mniej wzrokiem, a wszystkimi innymi. No i po prostu dlatego jest im ciężko. No ale jakby dawanie im leków i uspokajanie ich po to, żeby wytrzymały te 45 minut w ławce, to zupełnie nie jest wyjście. To potem się po prostu zemści. Więc słuchajcie, trzeba stanąć po stronie swojego dziecka. I nie wiem jak, ja zrobiłam to po prostu tak, że no, na przykład posłałam dziecko do przedszkola państwowego wtedy, kiedy musiałam, ale były tam właściwie 3-4 godziny dziennie. Potem jak je skończył, no to po prostu teraz mam edukację domową, natomiast młodsze dziecko nie jest w przedszkolu. Było chwilowo, ale
to nie to. To było nie to, bo za tym ja widziałam, że on tego nie chce zwyczajnie. Natomiast chce swobody, wolności, tak? Nawet małe dzieci to czują i to pokazują, jeżeli im pozwolimy na to, tak? Natomiast to samo z, nie wiem, wyborem ilości zajęć pozalekcyjnych, to samo z, nie wiem, odrabianiem pracy domowej. Niech te dzieci same odrabiają pracę domową. A nawet jeżeli jesteście w edukacji domowej i nie jesteście totalnie za jakimś unschoolingiem, zresztą w Polsce to nie wyjdzie, bo i tak są egzaminy, to nadal uważam, że dziecko i podręcznik i samo trzeba je uczyć odpowiedzialności i samodzielności pracy. Można pomóc, ok? Ale to ono ma się uczyć. Można dawać mu, nie wiem, robić zajęcia kreatywne, tak jak ja robię, rozmawiać, natomiast zasadniczo z książką powinno pracować samo. To bardzo uczy odpowiedzialności. Zwyczajnie. Słuchajcie, tutaj jest taki cytat, w pewnym momencie cytat daję, a propos właśnie swobodnej zabawy i na przykład telewizji i komputera, bo też jak to jest, ja też się nad tym zastanawiałam. Moje dziecko ma ten komputer, natomiast faktycznie wtedy, kiedy może się pobawić z bratem albo z innymi dziećmi, no to wybiera to. I tutaj Grey też to mówi. Właśnie, czyli jakby co jest w planie dnia dziecka? Ankiety wskazują, że rodzice uważają brak zabaw poza domem za wybór samych dzieci. Często twierdzą, że trudno odciągnąć je od telewizji lub komputera. Jednocześnie w szerokim badaniu swobodna zabawa z przyjaciółmi okazała się ich ulubionym zajęciem jednak. Przy wyborze jednej aktywności z podanej pary w 89% przedkładały zabawę z przyjaciółmi poza domem nad oglądanie telewizji oraz nad grę na komputerze. I dalej on pisze, być może dzisiejsze dzieci tyle czasu spędzają przy komputerze, bo to jest jedyne zajęcie, które mogą wykonywać swobodnie, bez interwencji kierownictwa dorosłych. Wcale się nie dziwię, wcale się nie dziwię. Bo jeżeli to jest faktycznie tak, że tej zabawy swobodnej jest mało, albo wcale nie ma, no to one będą wybierać ten komputer, będą pragnąć tego komputera, bo to jest moment, kiedy, że tak powiem, rodzic nie siedzi dziecku nad głową i się od niego odczepia. Aczkolwiek są tacy rodzice, którzy nawet wtedy sprawdzają, co dziecko robi na komputerze. Okay. I ostatni aspekt, słuchajcie, to jest bezpieczne czy niebezpieczne. I to jest takie... To jest taki śliski temat, wiecie, bo tutaj Grey na przykład mówi, że właściwie to teraz jest dużo bezpieczniej tak naprawdę w naszym otoczeniu, bo jest, ok? Statystyki mówią, że tak naprawdę nie ma tak wiele tych porwań dzieci, a jak jest molestowanie, czy jest porwanie, słuchajcie, to często jest sprawa wyolbrzymiona przez telewizję. Nie oglądajcie telewizji najlepiej, ale na pewno nie non stop. I nie dajcie się indoktrynować, ok? Natomiast jest taka paranoja, że coś się stanie mojemu dziecku. I on tu przytacza przykład 11-latka, którego rodzice odwozili do szkoły. Nie no, halo, no ja miałam 7 lat i też szłam na piechotę do szkoły, tak? Więc jakby nie przesadzajmy. 11-latek to jest nastolatek, to jest duże dziecko. 12-latek, 13-latek, no, prawda? Ok. Dla mnie to jest chore, po prostu, to jest duża przesada, ale problem polega na tym, że jakby statystyki mówią, że ludzie po prostu nie czują się sami bezpieczni w swoim otoczeniu. Z czego to wynika? Właśnie on mówi, że często to wynika jakby nie z rzeczywistości, tylko z zaburzonego spojrzenia na rzeczywistość. Po prostu telewizja kreuje często nasze spojrzenie na rzeczywistość, ok? A nie to, jaka ta rzeczywistość naprawdę jest, tak? Bo ona nie jest taka straszna. Ale drugi aspekt jest taki, że często, jak już to dziecko jest, nie wiem, wolno, chce wyjść na dwór, to często nie ma się z kim bawić. I taka prawda, bo wszystkie dzieci są albo w szkole, albo na zajęciach zorganizowanych, albo siedzą w domu właśnie przed tym telewizorem, albo na przykład, słuchajcie, idą na zakupy z rodzicami. To mnie, no jak idę na, jakby jak gdzieś tam jestem w supermarkecie, czy gdzieś tam, chociaż rzadko bywam, ale jak gdzieś tam jestem w galerii jakiejś, czy cokolwiek idę, to często widzę, że i zakupy, to jakby całe rodziny chodzą. I nawet tutaj dzieci, jak do mnie przychodzą, to pytam się, ale właściwie po co? Nie wolałbyś pójść do kolegi w tym czasie się pobawić, niż tracić powiedzmy 3 godziny z soboty, żeby pójść na zakupy z rodzicami? No i dzieci często mówią, że nie, że one lubią,
Ale to jest, słuchajcie, nawyk i przyzwyczajenie. Jeżeli od początku przyzwyczajacie wasze dzieci, że one jeżdżą z wami na zakupy. Ja nie mówię o samotnej mamie, czy tam mamie, gdzie tata pracuje i ona musi zrobić zakupy żywieniowe, tylko mówię o takim chodzeniu na ciuchy na przykład, albo po prostu do galerii, bo tak robicie co tydzień. To dla mnie to jest strata czasu i to jest zabranie dziecku tego czasu na swobodną zabawę, bo to często jest w weekend. Po prostu. Nie wiem, pomyślcie o tym. Bo bardzo dużo ludzi jednak z dziećmi widzę w takich galeriach. No są tłumy. I to właściwie cały tydzień, nie tylko. Już nie mówiąc o tym, że potem dzieci same, nastolatki, też często wybierają taki sposób spędzania czasu. Ale to po prostu moim zdaniem nie jest zdrowe. I to nie jest dobre miejsce do spotykania się w ogóle ani z przyjaciółmi. Ale w ogóle to też o czym świadczy, tak? O pewnych nawykach. No i tyle. Jakby konsumpcjonizm, tak? Jakby społeczeństwo konsumpcjonistyczne, ale jakby no na pewno lepiej jest pójść na wycieczkę z dzieckiem, czy nie wiem, może myślicie, że to się nie uda, że coś. Ja wam powiem, że to jednak jest tak, że na przykład wtedy, kiedy część rodziny zostanie w domu, albo na przykład ja zostawię dzieci z dziadkami i sama pojadę zrobić te zakupy, albo je zrobię w internecie, to mega oszczędza czas naprawdę i pieniądze. Pieniądze. My się po prostu wydaje więcej na takich wycieczkach. Już nie mówiąc o tym, że to wcale nie jest zawsze takie przyjemne, bo ja widzę, że rodziny się kłócą, dzieci wrzeszczą. Wiecie, nie wiem, trzeba by się nad tym zastanowić, czy to tak naprawdę jest tym dzieciom, bo nam to już inna para kaloszy, ale czy to tym dzieciom jest naprawdę potrzebny taki czas rodzinny. Tak? Bo to trzeba ten czas tak naprawdę dla rodziny. Natomiast czy dzieci są jeszcze aspekt taki, czy one są takie bezpieczne, bo ciągle chcemy je ze sobą mieć, tak, jakby wszystko pod kontrolą, tak, wszystko jak gdyby i aspekty i praca domowa i to zajęcia dodatkowe i odwożenie, przywożenie ze szkoły i tak dalej, ale oprócz tego jest taki aspekt, że słuchajcie, no zdarzają się jednak, nie wiem, molestowania, zdarzają się różne rzeczy, ale słuchajcie, to się zdarza rzadko, ale myślę, że to tylko kontakt z dzieckiem, jak gdyby i nauczenie dziecka właśnie odpowiedzialności i tego, że nie musi się wszystkich bać i że nie musi wszystkich unikać, bo nie może unikać wszystkich dorosłych na świecie, prawda? Bo ktoś tam go porwie albo zrobi mu coś złego. No nie, bo to jest wpajanie takiej wizji złego świata. I to nie wróży dobrze dla takiego dziecka i jego, jakby, jego sposobu na życie. Jak, nie daje mu to jakby radości życia i chęci podbijania świata, tak? No po prostu nie. Wpajamy mu wtedy nasze lęki. Natomiast złe rzeczy oczywiście się zdarzają i bardziej bym była za tym, żeby z dziećmi o tym rozmawiać jakoś sensownie i uczyć je jakby czucia siebie, czucia tego, jak gdyby wyczucia tej osoby, na przykład, którą mają przed sobą, gdzieś tam, jak są na ulicy, raczej uczenia typu, jak coś czujesz złego, to uciekaj, tak, takich prostych rzeczy. Co ci mówi twój żołądek? Bo czasami to nie ma jakby, przecież nie, nawet ja nie mówię tak, to jakby uciekaj. Jak czujesz coś złego, to uciekaj. I to nieważne, czy miałeś rację, czy nie. Może po prostu ta sąsiadka wyglądała jakby strasznie, bo nie wiem co. To tak jak ja pewnie czasem wyglądam strasznie, jak się nie umaluję. Nieważne generalnie. Chodzi o to, żeby dzieci były w kontakcie ze sobą, swoimi uczuciami, no ale to nie znaczy, żeby je zamykać w domu. Tyle. I to takie, słuchajcie, moje refleksje, jeżeli chodzi o wolne dzieci, Peter Gray. Pewnie będzie ciąg dalszy. A na razie pozdrawiam, wierzcie w siebie, nie gaście wewnętrznego swojego ognia. Joanna.